Cześć! W tym filmie pokażę wykorzystanie przekaźnika elektromagnetycznego do sterowania oświetleniem. Zapraszam na film. To jest przykład układu oświetleniowego na napięcie 12 V. Oprócz zasilacza, do którego przyłączone jest napięcie 230 V, pozostałe elementy zasilane są napięciem niskim. Zarówno laserowy czujnik odległości, jak i lampa schodowa. Taki układ 12-woltowy sprawdzi się doskonale wszędzie tam, gdzie wymagane jest zwiększenie bezpieczeństwa. Ale co zrobić, gdybyśmy chcieli wykorzystać laserowy czujnik odległości, który przecież jest na napięcie 12 V, do sterowania oświetleniem o większym napięciu? Z pomocą przychodzi nam przekaźnik elektromagnetyczny. Aby móc sterować takim przekaźnikiem przy pomocy innego urządzenia o napięciu 12 V, cewka tego przekaźnika musi mieć też napięcie zbliżone do takiej wartości. W tym przypadku jest to napięcie od 9 do 40 V. Taki przekaźnik ma styki separowane, a więc możemy do nich podłączyć dowolne inne napięcie niż napięcie zasilania cewki tego przekaźnika. Demontuję oprawę oświetleniową. Do sterowania tym czujnikiem użyjemy przekaźnika jako układu pośredniczącego. Zasilania czujnika nie możemy zmienić, ponieważ podłączenie napięcia sieciowego doprowadziłoby do zniszczenia urządzenia. Przyłączenie lampy na napięcie 230 V oraz przekaźnika do dotychczasowego układu sterowania oświetleniem przy pomocy laserowego czujnika odległości wykonamy według tego schematu. Zasilacz, laserowy czujnik ruchu, przekaźnik, lampa. Te elementy należy ze sobą połączyć. Wyjście sterujące czujnika jest typu otwarty kolektor. Jest to minus. Przyłączamy go do zacisku przekaźnika numer 5, czyli też do minusa. Do drugiego zacisku cewki przekaźnika przyłączamy plus. Pozostało nam jeszcze przyłączenie odbioru, czyli lampy. Przewód neutralny z lampy do zasilania do zacisku N. Przewód brązowy z lampy do zacisku numer 1 przekaźnika. Jest to zacisk styku normalnie otwartego. I ostatni przewód, przewód fazowy zasilania. Przyłączamy go do drugiego zacisku styku normalnie otwartego. Układ pośredniego włączania oświetlenia 230 V przy pomocy sterowania 12-woltowego gotowy. Teraz należy sprawdzić poprawność połączeń i możemy już włączać napięcie. Układ działa bez zarzutu.
ten model sterowania możemy zaadaptować do swoich potrzeb. Może być tu wykorzystany inny czujnik, czy jakieś urządzenie, które niekoniecznie jest na napięcie 230 V, a z pomocą układu pośredniczącego, czyli przekaźnika lub stycznika, możemy włączać urządzenia o różnych napięciach. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!